Witam serdecznie, z tej strony kojarzy się Marek Puma 77 w żurnalu pod tytułem u mnie pantoflowej wiedzy. Drodzy mili, co dzisiaj się dowiemy na przełomie takich wiadomości? Nowy sezon, szósty rozdział, drugi zostanie wprowadzony do gry 16 marca 2021 roku. Błędy, które zostaną poprawione w wersji 15.50. Gracze nie mogą podnosić przedmiotów ze skrzynek, używać ognisk, ani łowić. Gracz strzela przeciwnika pistoletu, a z jego kamery przez całą animację jest niepoprawna. Selektor menu ekwipunku może pojawić się na kilku starych lotach jednocześnie. Awarie gry i spadek klatek na sekundę po braniu wersji 15.50. Brak możliwości wybrania gotowości na podzielonych ekraniem. Lodowa ryba nie nakłada kostek lodu na nogi gracza lub nakłada je, dopóki nie wsiądzie do pojazdu. Samochody przenikają przez obiekty wyspy, nieodpowiednio się przemieszczając i nie mają odpowiedniej kolizji z graczami. Meduzy i szczelinowe ryby są wyłączone. Też za błędy będą poprawione. Już tutaj czytam. Błędy, które zostaną naprawione w wersji gry 16 marca, czyli dniu 16. No nie, no marzec to jest miesiąc trzeci. No ale dobra, tu jest pomyłka strzelona. Sztabki złota resetują się do wartości 0, pomimo że gracz dalej gra ten sam tryb. Gracz nie są w stanie zmienić stylu gieraka pulsowego. Gracz i oglądający mogą zauważyć niespójne zachowanie kamery lub wstrząsy po tym, jak znajdują się w pobliżu samochodu, który niedawno jeździli, a następnie wysiedli. Niepoprawna animacja postaci na lotni po wyskoczeniu z busa bojowego. To, co ja przede wszystkim często na to zwracam uwagi. Badamy problem, który powoduje, że ustawienia pozwalają na obserwację innych drużyn. Nie działa poprawnie. Błędy, które zostaną naprawione w przyszłej poprawce. Niepoprawna animacja zbieraka. Pojazdy zachowujące się nieodpowiednio w trybie kreatywnym. Spadek klatek na sekundę do zera po osiągnięciu nowej ryby lub nowej postaci albumie kolekcjonerskim. Obowiązanie platforma PlayStation 4. Błędy, które zostaną naprawione w wersji nieokreślonej. Bardzo długie lądowanie do lobby po wyjściu z gry obowiązuje platformę PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Seria X, Xbox Seria 5, nie, Seria S, przepraszam. Brak możliwości zaproszenia znajomego do ekipy. Lista się przewija do góry. Obowiązuje platformę PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Seria X, Xbox Seria S. Nowi łowcy. Zestaw streter znika jutro ze sklepu. Konieczny kup go już teraz, jeśli się podoba. Ekipa Marzec. Nowa zestaw ekip Fortnite na marzec jest już dostępna. Zakup
Zobacz Lan Mozioma oraz jego piastun. No faktycznie fajnie wygląda, ale ja bym to bardziej traktował jako rzecz kolekcjonerską. Zbyt kolorowe jak dla mnie. Zresztą macie tą samą postać w tym momencie na ekranie. Nowe tryby, nowe aktualizacje. Nowa aktualizacja powinna zostać wprowadzona w Fornite w dniu 2 marca 2021 roku we wtorek. Przerwa techniczna rozpocznie się o godzinie 10 czasu polskiego, a dobieranie graczy zostanie wyłączone na 30 minut wcześniej. Aktualizacja, zostaną wprowadzone nowe bronie egzotyki, kilka innych zmian. Koniecznie wejdź do gry i zobacz nowe sekrety tryb Battle Royale. Rozdział trafić do skarbca. Twoje osiągnięcia rekord podziałem w tym tygodniu, pokażę nam je. Co jeszcze nowego? No to właściwie zostały jeszcze tryby. Zagraj w trybie kreatywnym, wyobraź sobie miejsce, w którym to ty ustalasz zasady. Miejsce pełne znajomych i tego, co lubisz najbardziej. Zajmij własną wyspę i zacznij tworzyć. Najlepsze mapy walka. 3 na 3. Zaczynamy. Kod 28, 98, 21, 69, 20, 65 lub 2 na 2. Gotowe realia. Kod 55, 70, średni 52, 31, średni 14, 18. Każdego w bitwie na boksy. Kod 65, 62, średnik 79, 53, średnik 65, 67. Najlepsze mapy trening 8 na 8. Mik kod 34, 24, średnik 13, 88, średnik 09, 47. Zieloni fioletowych kod 18, 21, średnik 97, 99, średnik 88, przepraszam, 88,04. Pro 100 kod 44,19,29, przepraszam, jeszcze raz. Pro 100 kod 44,19,29,31 i 38,77. Co 4 cyfry jest średnik? Najlepsze mapy parkury. 200 poziomów, poziom trudności łatwy, kod 83, 68, 40, 39, 32, 20, 104 liczby średnik. 100 poziom destruction, poziom trudności średni, kod 23, 59, 35, 74, 93, 39. Wysoś jeszcze. Tryb rywalizacji nieopracowany. I na sam koniec Fornite. To darmowa gra multiplayerowa. Materiał spróbuj pokonać. Dobra, to by było na tyle z wiedzy pantoflowej. Ja to sobie tak pozwoliłem nazwać. A na sam koniec strzelę sobie rozgrywkę. Bo dzisiaj w ogóle nie grałem. A że przeważnie w nagraniach gram sam. W związku z powyższym, no, we wtorek mam prawdopodobnie drogą pantoflową wejdzie nowa poprawka z poprawek aktualizacji, drodzy mili. To, co piszę, a to, co jest w grze, to są dwie różne, no, jakby to powiedzieć, piksele, papier przyjmie wszystko, prawda? Ale czy to faktycznie wejdzie w życie, no, ja bym polecał kontrolować tą wiedzę, chociażby po prostu wejść o 10 rano i sprawdzić, czy Fortnite faktycznie
naniósł poprawki, które ja wam przeczytałem, bo to nie jest tak, że ja wam teraz przeczytałem, a za 5 minut ta wiadomość przekazywana drogą pantoflową zostanie poprawiona. A jak to było za moim pierwszym razem, jak przeczytałem i w międzyczasie praktycznie już skończyłem odcinek i weszła poprawka kwestii wiadomości, którą wam przeczytałem. W związku z powyższym, proszę nie mieć mi za złe, że nie podaję linku do tej wiedzy pantoflowej, ponieważ ona została okupiona zaufaniem osoby, która mi podarowała tą stronę. I o ile ta osoba, że tak powiem, nie wyrazi oficjalnej zgody na podanie tejże witryny, bowiem podejrzewam, że równie mocno się natrudziła zdobyciu tej witryny, no to sorry, winę tu, przepraszam, ale tak zostanie jak do tejże pory, że link do tej wiedzy pozostanie w mojej wiedzy. Okej, czyli lecimy bambikiem. To ma być poprawione, jeżeli dobrze pamiętam, jutrzejszej aktualizacji. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że te lobby również zostanie poprawione. Natomiast co do polecanych kreatywów, ja przepraszam swoich graczy, którymi się umówiłem wczoraj na 20, ale miałem, że tak powiem, Lipton. Ledwo skroiłem odcinek Minecraftowy, naprawdę z wielkim trudem. Więc proszę mi wybaczyć, że na żywca dzisiaj będziemy się łączyć drogą Discorda. Czyli wybierzemy sobie dzisiaj na live, drodzy mili, administratora drogą głosowania. Ja swój typ mam co do, że tak powiem, opiekuna czy wspomagającej osoby, prawda? Natomiast czy mi się to uda dzisiaj, to też w dużej mierze będzie zależało, drodzy mili, od was, bowiem to wy, widzowie, jako jury możecie doceniać, oceniać, a ja w pełni zaakceptować, o ile również sugestia mi się spodoba. No, fakt, że osoba XYZ będzie tą rzecz osobą, która będzie mogła, że tak powiem, decydować, komu powiedzmy w customach dać klucz do kreatywu, a komu nie. Dlaczego tak będzie? Ponieważ do tym ja się chcę za wszelką cenę pozbyć graczy, którzy przeszkadzają w dobrej zabawie. Myślę, że wy jako gracze bardziej was bawi to, gdy faktycznie będę mógł was docenić ze względu ubioru, prawda, czy też ze względu dobrego panowania kunsztu grania. Natomiast no, kiedy będą trolle, no to no wiecie, jak to będzie, no nie? Także Marek Puma, hashtag 8096, dostało Piraz About około 15 miejsc na ochronę. Z tego co dziś, jeżeli dobrze pójdzie, już będziemy strzelać. I taktykę czwórka na wieży. Czwórka na wieży to będzie hasło dla ochrony, a wyjaśnione zostanie poszczególnym osobom. Czwórka na wieży, czyli ochronie. Dokładnie w ten sposób, nawet jeśli by to było podane nie lubię tym sprzętem grać, ale jeśli się muszę tym bronić, to nie ma problemu.
No i tak, no oczywiście gość przeleciał, no ale prawdopodobnie mógł być to też bot. Kasę weźmiemy, bo to jest znacznie lepsze. To zamiast tej wędki. Okej, wezwanie na opuszczenie terenu. Ewidentnie to jest tu. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Trzeba jakąś kolumbrynę wziąć. O, ten kolorek mi się bardzo spasił. Dobra, dobra. Ja się tu z wami nie zamierzam klepać, a za chwilę będzie mnie strefa, kurde, lizać. To nie, nie, nie. To nie dla mnie, drodzy mili. To nie dla mnie. Natomiast mi prowadzenie się w tym formacie podoba. Jest na tyle realne, nie licząc wlewu paliwa, że nie ma dla mnie mniejszego problemu opanować pojazd. Czyli driftem, że tak powiem, się bawić. Okej. Zatkam przejście w razie czego. Albo się przeciwnik będzie zastanawiał. Okej, co my wybierzemy? Tak jest. To za to, ale zostawimy przeciwnikowi, drodzy mili, snajperkę bez nabojów. Jak tam z paliwem? Kurde, balans nie znika tak szybko jak kiedyś. To jest. Dobra, ktoś mnie uczył, żeby to najpierw tak, a potem sobie pijemy dużą. No nie, mógłbym postawić daszek, tak, tak, wiem, 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 podpowiadacze, już słyszę w uszach waszą podpowiedź, zbuduj daszek, a na spokojnie, nie będziesz musiał wiele, że tak powiem, kilopem działać. No cóż, niestety jestem tradycjonalistą, jeżeli chodzi o gry szczelankowe i wolę się troszeczkę natrudzić, większa przyjemność dla mnie. Wiem, że każdy według własnego uznania i ktoś kiedyś na live mi pignął, że ach, musisz się budować. Musi to na Rusi, a w Polsce jak to chce. A że Polska koło Rusi, to i w Polsce też musi, a że ja oportunista mam to w nosie, więc robię po swojemu. I często czasami przegrywam, albo i wygrywam. Tak jak na live ostatnim, pięciokrotnie z ekipą daną wygrałem. A więc powiem wam tak szczerze. Przede wszystkim zgranie zespołu, przede wszystkim chęć zgrania się osobom, którymi się gra. Jeżeli ekipa po prostu będzie chciała grać, a nie każdy sobie rzepkę zrobię, no to już chyba nie muszę nikomu, tak powiem, przez palce wytykać, co my se tu weźmiemy. Nie no, ta pompa ewidentnie mnie drażni. Nie chcę jej, wolę, kurde, tą pompę, wiecie, którą. Tą płaską, ja bym to powiedział. Ktoś powie, że taktyczną, no niech będzie, że tak taktyczną. Natomiast tej pompy nie lubię dmuchanej, chociaż są zwolennicy, prawda, więc. Jak powiem, według własnego uznania. Ja wiem, że kałach bardzo podbija strzał, dlatego. No kałachem trzeba precyzyjnie strzelać, niemalże jak snajperką moim zdaniem, ponieważ pomimo rekompensatora
No podbija strzał, tak? Jak podbija strzał, to z automatu nie zawsze się. O! To co ja wolę. I nawet jestem w stanie wymienić za to. Tak jest. Dokładnie o to mi chodziło. O to mi chodziło. Tu jak granaty się pozbędę. To jeszcze stąd mogę wziąć. Nie, no to nie chcę. Granaty wezmę i te 48 biorę. Dobra. Zbieram punkty. Wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. Dwa za jeden. Dobra. Nie. Dobra, popatrzmy, gdzie mamy. Kurde, super miodzie, nie muszę się w ogóle cieszyć. Proszę cię, no. Zbieram amunicję. O, save. Coś wspaniałego. Taki poniedziałek, taki cały tydzień, drodzy mili. Czyli łatwe, fajne uzbrojenie. No i myślę, żeby się cała ekipa była w stanie uzbroić, keblarem oblać, tam napić. To dobrze jest moim zdaniem wylądować w spokojnym miejscu, nie miejscu, gdzie ląduje duckie graczy i potem jest na zasadzie takiej, że nas kudy łuskają jak słonecznik się łuska z kwiatu, że tak się wyrażę. Ja mam 10 tysięcy, ale jak słyszeliście w wiadomościach, te złoto zostanie zerowane w edycji 6 rozdziału 2, więc no sorry Winnetu, pozbędziemy się tego złota, któregośmy nazbierali, więc wydajmy je do oporu, ile się tylko da, byle żeby mecze były fantastycznie się kroiły. Pytanie, czy byłem na górze? Zebrać różę. O, widzicie? To jest dobre. Te sześć topaki są o wiele lepsze niż te bączki. O, popatrzcie się, ile tu ich jest. Także mam spoko zapasik. Ludzik, ludzik. I w sumie tego domu country mogę się. Albo mogę, albo raczej się nie będę eksmitował. Dlaczego? Bo to jest dobre miejsce na obczajenie się, no nie? Szkoda tylko tyle, że drodzy mili, w ustawieniach muzyka, dźwięki, dialog, czat, filmy. Widzicie, tu muzykę mam na zero, no nie? Dobra. Którą jeszcze muzykę mam wyciąć, żeby w budynkach nie było słychać, no nie? Też. No dobra, jak widzicie, ja na kile nie lecę, bo to wolę tak zwaną samoobronę, no nie? Niżeli spoko. Widzicie, punkty same, 10 graczy zostało. A punkty te same lecą, no nie? I nie wiem, czy byście zauważyli, ale większość meczy kończy się na pustyni. To znaczy na centralnej mapie, miejscu mapy. Zostaje 8. Dobra, dopóki się nie. Dopóki się nie zmniejszy kółko, to ja nie mam potrzeby stąd wychodzić. I taką też taktykę kiedyś my z Fronem obrali, że Koloseum czekaliśmy na dwóch z wrogiego zespołu graczy.
I dostali bęcki, no nie? Czyli wygrana, więcej punktowana, że tak się wyrażę, no nie? Wiadomo, że jak będziemy chcieli kille, no to wtedy. Tylko wiadomo, ja mam taką jedną zasadę. Pierwsze uzbrojenie, keblar, leczenie, tak jak macie tutaj w slotach założone. A dopiero potem akcja. Jeżeli będzie to odwrotnie i którejś z ekipy trójki, czwórki, dwójki nie będzie dostatecznie wyposażony, no to o wygraną możemy pomarzyć, albo to będzie już typowy łut szczęścia, że trafi się na osoby, które no, są gorsze, albo inaczej mówiąc, na słabszym poziomie zaawansowania w grze. Ja nie uważam się za prosta, ale ja po prostu mówię to, co zaobserwowałem w tej grze, a mianowicie to, że większość ekip tych grających o kasę w konkursach Fortnite'a właśnie w ten sposób się uzupełniało, więc pierwsze się uzbrajali, wzajemnie się chronili w trakcie, że tak powiem, przyparcia atakiem i odpierania atakiem, a nie odwrotnie, że tak jak ostatnio było na live'ie, pod koniec live'u, że tam jeden gracz był powiedzmy 1000 metrów dalej, i go właśnie brakło, bo gdyby on ostrzeliwał przeciwnika i dawał dezorientację wrogowi, bo nie wiedzieliby do końca skąd zostali ostrzelani, to by było inny wynik, ale że no właśnie, gracz był gdzieś tam sobie. Nie było szans na wsparcie z jego osoby. No to, no niestety, zostaliśmy spikselowani. I tak było przeważnie. Przeważnie, drodzy mili, tych przegranych, że no niestety, jeżeli nie będziemy razem się wspierać, jeden drugiemu plecy chronił. No to nikt cholery, nie ma szans, bo nas będą po prostu łuskać jak, no, jakby to powiedzieć, jak słonecznik, no nie. Dobra, trochę niżej. No widzicie, jak się opłacało zejść niżej. Gościu przesadził budynek. Że ten budynek ma piwnicę, no nie? I tego nie wziął pod uwagę, że ja sam mogę zejść niżej. I o. Może co zrobić? O. Mniej niż zero. Był taki zespół i jest do tej pory Lady Punk. Mniej niż zero. Robił mi. No nie? A dalej jestem, że tak powiem. Okej. Zbliża się? No to niech wejdzie. Come on. Zostaniemy przy tej. O, miał tutaj, popatrzcie się, nowe bronie. Zabierzemy sobie zamach tego kałacha. Ale wtedy to. Aha. Dobra, a 1500. No i se możemy czekać. Jest dwóch graczy. Aj, drugie miejsce, no.
Cóż, nie przygotowałem się z przeładunku, ale na tym co drodze mili skończymy. No, czyli drugie miejsce nie jest najgorzej. Moim błędem, jakim był drodzy mili na sam koniec, nieprzeładowana gładka. No i stąd też jesteśmy w pikselach na drugim miejscu. Ja serdecznie Was pozdrawiam i proszę oczekujcie w kolejnym wydaniu wiedzę pantoflową, czyli coś, co może być, ale nie musi. A jeżeli wy sami to zauważycie, to piszcie w komentarzu. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was, Marek Kuma 777. Hej, hej!